Na pewno nie jest łatwo zastąpić pana senatora Henryka Górskiego, bo pan senator był dobrym, mądrym człowiekiem, człowiekiem bardzo rozważnym, był doświadczonym politykiem, znał ludzi, podejmował zawsze takie trafne decyzje i po latach współpracy wiemy, że miał taki instynkt jako polityk, ale też jako człowiek. I kiedy zmarł nagle w ubiegłym roku, w maju ubiegłego roku, to było nam bardzo ciężko jako jego współpracownikom podjąć się tego zadania, kontynuacji jego pracy tutaj na terenie powiatu węgrowskiego, ale też w całym okręgu wyborczym, w ogóle tutaj we wschodniej części województwa mazowieckiego, gdzie pan senator działał, gdzie był znany. Ale kiedy zdobyłam mandat po panu senatorze, co też uważałam, że powinnam uczynić, powinnam wystartować w tych wyborach uzupełniających po to, aby kontynuować jego misję, to też staramy się i robimy wszystko, żeby tę działalność, tę pracę pana senatora kontynuować. Mija 10 miesięcy, od kiedy jestem senatorem. Jest to, myślę, zbyt krótki czas, żeby podsumować pracę w Senacie i pracę w terenie, chociaż pewnie na niektóre, na pewne podsumowania można się już pokusić. Ale podkreślam z całym przekonaniem i z całą wagą, że bardzo nam brakuje pana senatora i bardzo się staramy, żeby kontynuować jego pracę. No nie jest to łatwe zadanie, bo wiemy, że istotą polityki jest spór. A spór toczy się często bardzo gorący, temperatura tego sporu bywa bardzo, bardzo wysoka, zwłaszcza w Polsce, a zwłaszcza przed wyborami. I często politycy mówią rzeczy, czy też wyrażają opinie, które bulwersują innych i wtedy zdarza się, że ludzie oceniają to jako brak kultury. Ale ja staram się zachowywać zawsze tak samo, zawsze spokojnie, zawsze z rozwagą podejmuję różne decyzje. Jeśli coś mówię, to są to słowa przemyślane. Jeśli coś robię, to też tak, żeby nie sprawić nikogo, nikogo nie urazić, nie obrazić. No taka już jestem, byłam od lat, ci, którzy mnie znają, to myślę, że mogą to potwierdzić. W związku z powyższym, ja staram się dawać dobry przykład, a w życiu politycznym bywa różnie, chociaż myślę, że teraz przed wyborami ta temperatura, emocje, jakie towarzyszą wyborom, kampanii wyborczej są oczywiście bardzo wysokie, ale po wyborach myślę, że to się zmieni i ten dyskurs polityczny, publiczny będzie wyglądał trochę inaczej. Na pewno kultura w polityce jest bardzo potrzebna, bo patrzą na nas ludzie, patrzą na nas wyborcy. Dla niektórych politycy są przykładem, a dla niektórych też są taką wymówką. No jeżeli politykowi to wolno, to mnie w życiu takim codziennym również. A przecież tak nie powinno być. Polityk powinien służyć przykładem. No cóż, nie mnie oceniać, co ja zrobiłam dla swojego miasta Węgrowa. Ja jestem mieszkanką Węgrowa już od wielu lat, chociaż nie pochodzę z Węgrowa, bo pochodzę z powiatu sokołowskiego, ale mój mąż jest Węgrowianinem. Tutaj urodziły się nasze dzieci, tutaj chodziły do szkoły, teraz już są w świecie, ale my tu mieszkamy i tutaj na pewno zechcemy mieszkać już do końca swoich dni. Z Węgrowem jestem więc bardzo związana rodzinnie, ale zawodowo muszę powiedzieć, że w Węgrowie pracowałam krótko, bo 3 lata w Domu Kultury jako etnograf, potem po kilku latach, przez 1,5 roku sprawowałam funkcję zastępcy burmistrza Węgrowa i to była cała moja praca zawodowa w Węgrowie. Czy udało mi się wtedy dużo zrobić? No myślę, że tak, bo wiele projektów, inicjatyw, które wtedy podjęłam, przetrwało próbę czasu i do dzisiaj jest kontynuowanych. A fakt, że czuję taką sympatię mieszkańców Węgrowa, czuję ich poparcie i takie zaufanie, a że obdarzają mnie zaufaniem, to widać po każdych wyborach, bo gdy startuję, to tych głosów z Węgrowa zdobywam bardzo dużo. To znaczy, że mieszkańcy oceniają moją pracę dobrze. Pomimo, że pracowałam krótko zawodowo tutaj w Węgrowie, to udzielam się społecznie, działam w różnych stowarzyszeniach, wspieram różne inicjatywy, projekty.
inicjuję niektóre. Teraz jestem związana bardzo blisko ze Stowarzyszeniem Klasztor Węgrów, Centrum Dialogu Kultur i działamy na rzecz rewitalizacji zespołu pofranciszkańskiego. To jest bardzo ważne, duże zadanie, bo jest to ogromny obiekt, bezcenny obiekt barokowy. Tak więc angażuję się w życie swojego miasta i czynię to naprawdę z ogromną ochotą. A tak jak powiedziałam, mieszkańcy to oceniają moją pracę, a myślę, że będzie okazja, żebym też szerzej opowiedziała o tym, co zrobiłam dla swojego miasta, co robię i co planuję jeszcze zrobić, bo mam nadzieję, że będzie mi dane pracować dla Węgrowa jeszcze nie raz.